Magiczny karpiu. Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj mam dla was film, jak epicko szybko, po prostu najszybciej w grze zdobyć punkty doświadczenia. Przede wszystkim musicie znaleźć miejsce, w którym jest jak najwięcej pokestopów obok siebie. Na zasadzie bardzo blisko, jak najwięcej. Ja znalazłam maksymalnie 3 obok siebie i tak jak widzicie teraz, jestem w stanie zaliczyć wszystkie 3, siedząc w tym miejscu, w którym siedzę. Druga rzecz, to najlepiej by było, jakby przy tych pokestopach, przy których jesteście, było jak najwięcej ludzi, którzy właśnie korzystają z gry. Ogólnie w Pokémon Go im więcej ludzi, tym lepiej. Kolejna, trzecia rzecz to lury. Lury znajdziecie u siebie w tak zwanych itemach i musicie mieć albo lury, albo incense. Lury są opłacalne wtedy, kiedy jest was więcej niż jedna osoba, czyli jeżeli idziecie grupą albo w 2-3 osoby, a incense opłaca się tylko wtedy, kiedy jesteście zupełnie sami. Kolejna rzecz, która będzie wam potrzebna, to tak zwany lucky egg. Oczywiście każdą z tych rzeczy spokojnie dostajecie w trakcie gry przy zdobyciu levelu, ale możecie też sobie to zakupić za coiny, jeżeli chcecie. I ostatnią mega ważną rzeczą są pokemony. Zaraz wam pokażę, ile ja nazbieram pokemonów. Uwaga, obczajcie to, mam 248 pokemonów, więc ogólnie zostały mi tylko 2 pokemony do wykorzystania mojego limitu w ogóle pokemonów. I po co nam te pokemony? Po to, że w trakcie właśnie działania jajka będziemy ewoluować te pokemony, czyli dostaniemy jak gdyby 2 razy więcej XP za ewolucję. Jak widzicie, mam mnóstwo pokemonów i bardzo dużo takich, że tak powiem, low levelowych, mam bardzo dużo Weedly, PJ-ów, Ratat na przykład. Oczywiście im więcej osób będzie przy tych pokestopach, tym więcej pokemonów przyjdzie i tym będą to pokemony lepsze. Ja stwierdziłam, że pójdę do miejsca, w którym jest mało osób, dlatego żeby było mi łatwiej nagrywać, po prostu. Ale wyszukajcie jak największej ilości ludzi. O! Sprawdzę najpierw, ile mam XP i zobaczymy, ile zdążę sobie nabić. Zacznę od postawienia lurów na wszystkie pokestopy. Jak widzicie, od razu wyskoczyły pokemony i kiedy mamy już... O, jest Poliwag! Muszę w niego kliknąć! Sorry! Teraz szybko idę do itemów, klikam w mojego Lucky Egga i używam go, żeby mieć 2 razy więcej XP przez pół godziny. I to, co teraz zrobię, oprócz tego, że cały czas przychodzą nam pokemony, jak widzicie, tutaj przychodzą głównie PJ-e, więc jest to mega słabe, ale tak jak mówiłam, jest to dlatego, że no... tak, jest mało osób wokół. Teraz klikam w pokestopy i zbieram wszystko. Dostaję za to, jak widzicie, 2 razy więcej XP, bo 100 zamiast 50. Wszystkie 3 trzeba wrzucić. I to daje mi 5 minut na dalsze działania. I zaczynam ewoluowanie od najmocniejszych i jak skończą mi się cukierki do ewolucji, wtedy sprzedaję te najtańsze i znowu zyskuję kolejne cukierki. Tylko tutaj musimy robić ewolucję z pierwszej formy do drugiej, ale nie ma sensu robić dalej, jeżeli chcemy tylko kręcić expa. I mam nowego Pokemona w Pokédexie, co daje mi znowu podwójne XP. Więc jest po prostu perfekcyjnie. Teraz mogę wyewoluować Nidoran. Więc ogólnie chodzi o to, że wiecie, ewoluujecie co tylko się da, właśnie po to łapaliście tyle pokemonów, żeby teraz je na raz wszystkie ewoluować i zdobyć jak najwięcej XP. O! Mam medal. I chyba przyciągnęłam ludzi do pokestopu. A to dobrze, bo będą lepsze pokemony. I mam 14 level. I teraz odświeżyły mi się pokestopy, więc szybko klikam w pokestopy. Mam oczywiście pełne bugi, po prostu tutaj wszystko mam pełne, co się da. Teraz jeszcze przetransferuję pozostałe Caterpie, żeby sobie zyskać cukierki, bo nic z nimi nie zrobię. Nowe pokemony wyskoczyły, zaraz sprawdzę, co to. Jejku, to jest po prostu tyle rzeczy do robienia. Znowu jest Staryu. I złapane. I znowu 2 razy więcej XP plus 20 XP za podkręcenie piłki. W zasadzie pokebola, a nie piłki, głupia. O Jezu, 560! Dobra, dam mu raspberry i złapię go lepszym pokebolem. Może to coś da. O, nienawidzę jak odrzuca. Chyba wyskoczy. I... pierwszy. O, wyskoczył! O, excellent, excellent rzut! 2. Złapane! I dostałam za to 400 XP. I super, teraz mi się odnowiły znowu pokestopy, więc lecimy z pokestopami. Wyskoczył Ratata, to na razie mnie to nie interesuje. O, znowu jest Magikarp, zaraz trzeba go złapać. To jest taka gonitwa z czasem, już
15 minut mi zostało, czyli połowa. Znowu Pokemony, za dużo Pokemonów. Magikarp, dawaj. 51 CP, wow. Ale zawsze to Magikarp. Kolejny do 400. To kolejna ewolucja. Jeżeli nie macie aż tak dużo Pokemonów, jak miałam ja, to wtedy spokojnie możecie być w miejscu, w którym jest dużo osób. Ale jeżeli macie tyle, co ja, zebraliście po prostu mnóstwo Pokemonów, to wtedy radzę wam znaleźć miejsce, gdzie nie ma dużo osób i po prostu ewoluować je w tym miejscu. I wtedy nie musicie tak naprawdę rzucać lura, tylko wrzucacie sobie jajko i ewoluujecie jak gdyby na jajku i tyle. Jak jest więcej niż 10-15 osób, to te Pokemony naprawdę pojawiają się cały czas. Jak byłam w miejscu, gdzie było właśnie 30-30 parę, bo liczyłam, to po prostu one były tak. Ja nie zdążyłam ich łapać, a co dopiero mówić o ewolucji, więc jak gdyby, wiecie, wybierajcie rozważnie. Ej serio, jeszcze 7 PJ-ów mam do ewoluowania, a to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze mi zostały Weedle i Rattaty. I cukierków PJ-a miałam 149, cukierków Rattaty miałam 127 i Weedle mam 136, więc jak gdyby trochę tego będzie. I level 15. Wow, dostałam kolejny lucky egg i kolejny lure. Znowu zaliczę pokestopy i tak właśnie w ciągu 3 sekund jest 300 XP. I przez to, że teraz dostałam nowy level i dostałam nowe lucky jajko, to chyba użyję go jeszcze raz, bo jak widzicie, nie zdążę wyewoluować wszystkich Pokemonów, które mam. Moje jajko się już skończyło, więc teraz mogę przetransferować resztę Pokemonów, które mi zostały, których nie mogę ewoluować. I potem jak je przetransferuję, żeby uzyskać znowu kolejne cukierki, to wrzucę sobie kolejne jajko i będę dalej ewoluować. Będę cisnąć. Sprzedawanie Pokemonów niestety nie daje expa. I oczywiście sprzedaję na odwrót niż ewoluuję, czyli sprzedaję od tych najsłabszych. Dzięki temu robię oczywiście miejsce na nowe Pokemony, co też jest bardzo ważne. Wow, ile mam tego... O, zobaczcie, ile mam Pidgeotto! 11, 12, 13, 14, 15... 17 Pidgeotto! Wow. To teraz może się pozbędę tych najsłabszych Rattat, bo mam ich też milion po prostu. Transferowanie tych wszystkich Pokemonów, które mi zostały, z których nie skorzystam, nie mogę wyewoluować, zajęło mi chyba dobre pół godziny kolejne, więc siedziałam tutaj i klikałam transfer, yes, yes. I teraz mogę jeszcze raz ewoluować 4 rodzaje Pokemonów, więc jeszcze raz wrzucę sobie jajko, jeszcze raz wrzucę lury i posiedzę tu kolejne pół godziny z ewolucją i łapaniem Pokemonów. Samo expienie zajęło mi godzinę, bo miałam 2 lucky eggi po 30 minut. Miałam tyle punktów na takim levelu i teraz mam tyle punktów na takim levelu, więc udało mi się zdobyć po prostu niesamowicie gigantyczną liczbę doświadczenia. Więc wszystkim wam polecam taki rodzaj expienia. Mam nadzieję, że wykorzystacie tą metodę i jeżeli podobają wam się filmy związane z Pokemon Go, to dajcie łapę w górę, napiszcie w komentarzu, jakie filmy byście jeszcze chcieli zobaczyć i oczywiście ściskam was serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Karpiu. Magiczny karpiu. Bam, 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 bam. Do 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 do